Przegrał z Kazachem Karpienką, 91,5 metra, ale ten sezon był słaby i Tomasz Byrd junior, na którego bardzo liczymy, który przebojem wszedł do reprezentacji, świetnie skakał na pierwszych treningach powyżej 100 metrów. Nie boi się wychowanek Jana Szturca, ale niestety robi błędy, błędy, które później tak rzutują na wynik. Opuszcza biodra po wyjściu z progu i to jest kłopot. Szkoda, bo naprawdę skakał na treningach dobrze, 80,5 metra. Dzisiaj widocznie już sama myśl startu go trochę sparaliżowała, chociaż Jan Szturc, wujek Adama Małysza, który go wychował, mówi, ma dobrą sportową psychikę, powinien sobie radzić. No ale to Piotr Żyła jest. Wczoraj zepsuł pierwszy skok na treningu i później ogromna koncentracja, skoczył 101 metrów. Zbigniew Klimowski, Łukasz Kruczek. No i ważny moment, bo przecież myślimy o jutrzejszym konkursie drużynowym. Spoza kadry przygotowywał się i to jest w granicach 95 metrów, o ile można z tej odległości przez tę lekką mgiełkę ocenić. 93,5 metra, a zatem pół metra bliżej od Karpienki. Karpienko miał minus 5,8 punktu. Minus 1,5 ma Piotr Żyła, zatem nie wygra z Karpienką Piotr Żyła, ale wyprzedzi poza Kazachem pozostałych zapewne zawodników. Nie, jednak jest w tej chwili pierwszy, a więc wyprzedził wszystkich i to jest dobra wiadomość dla ewentualnej kwalifikacji do 30, który prowadzi austriackich juniorów, ale nieważne, bo to jest już Kamil Stoch. Dwa zwycięstwa w Pucharach Świata, wielka forma, Zakopane, Klingenthal i leć daleko, nie dało się daleko. Nie dało się daleko, a wiatr cisza na całej długości w plecy, na całej długości od 0,8 na progu, później do metra, na całej długości lotu. Koivuranta na razie najdalej 98,5 metra, Kamil Stoch 94 metry, niewiele lepiej niż Piotr Żyła, ale jest, ponieważ miał mocny wiatr z tyłu, plus 3,4 punktu na miejscu trzecim, traci 4,5 punktu do Koivuranty i czterokrotny mistrz świata, King of Holmenkollen, 5 zwycięstw tutaj, jedyny. Nikt tak często nie zwyciężał. 39 zwycięstw w Pucharach Świata, ale teraz to jest ważne. Czy jest szansa na złoty medal? Adam w górze, dynamicznie się dźwignął, będzie daleko. 96, myślę, metrów. To jeszcze nie był ten skok, który by otwierał nasze serca, naszą nadzieję dalej. 97,5, to powinno być drugie miejsce. 18 noty, 18,5. Poszedł nieco wyżej, widać było, że zaznaczył bardzo mocno ten moment odbicia, położył się od razu ładnie na narty, wtopił się w ten wiatr, który tam mu przeszkadzał. 97,5 metra, jest drugi o 2,6 i zadowolony. I popatrzmy potwierdzenie. Tomas Morgenstern, przewaga 6,6 punktu nad Adamem Małyszem, 9,2 i dalej Aman traci 12,6 punktu, Gregor Schnierencauer 9, 15,7, dużo, Kamil Stoch 10 ze stratą 16 punktów, będzie jeszcze w 30 na 18 miejscu po dobrym skoku na 93,5 metra Piotr Żyła, a zatem trójka w 30, jeszcze rzut oka na cały skład drugiej serii i pozostaniemy znowu z Państwem. Ja już oddaję głos. Piotr Żyła. Przydał mi się jakiś dobry skok. A dobry skok to byłby w granicach 100 metrów, co już Piotrowi się zdarzyło, chociażby podczas wczorajszych kwalifikacji, 101 metrów. No i gdyby tyle skoczył, mógłby objąć prowadzenie, ale jest w granicach 95 metrów. I niepocieszony. Widać, że ma większe moce, więcej. Chciałby osiągnąć 96 metrów. Piotr Żyła, to nie da mu miejsca w pierwszej trójce, czyli raczej przegra z Urmanem i to i Jakobsenem. A zobaczymy, jak będzie
Dalej czwarty Koch, piąty Janda. Jest który? Tutaj Zbigniew Klimowski z prawej strony, Łukasz Kruczek. Czwarty, a więc tak jak powiedziałem, pierwsza trójka była nie do ruszenia. Urman i to Jakobsen na miejscu czwartym Żyła. Z Morgensternem jeszcze raz patrzą, kto ewentualnie może coś zagrozić. Ja liczę na to, że jeszcze dobry skok Kamil Stoch wykona i zacznie mieszać w tym towarzystwie. Musiałby być dobrze ponad 100 metrów i właśnie, proszę Państwa, w granicach 100 metrów, a wystarczy, żeby objął prowadzenie 97 metrów. No i teraz zobaczymy, 101 metrów Kamil Stoch, brawo! O to chodziło, żeby mocno zacząć tę rywalizację dziesiątki. Akurat trafił na niezłe warunki, chociaż boczny wiatr, ale coś się w powietrzu działo. Nie było tego mocnego wiatru na całej długości z tyłu, co mu się przytrafiło podczas pierwszego skoku. 101 metrów, Kamil idzie w tej chwili na pozycję prowadzącego w konkursie. Ma przewagę dużą nad Urmanem, łączna nota 240,5, 9,3, ale atak będzie natychmiastowy. Na górze jest już Adam Małysz, oczekiwanie wielkie. Królu Holmenkollen, przypomnij sobie najlepsze loty, te fantastyczne 5 zwycięstw, 4 zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Adam Małysz po medal! Po radość dla Polaków dzisiaj, wszystkich daleko, jest pięknie, jest medal i teraz jak to się wszystko skończy? Medal jest na pewno, jest pięknie, 102 metry, a więc dalej niż Simon Amann, 19, tak powinno się oceniać wielkiego mistrza. Tak dostał, takie noty dostał Thomas Morgenstern i zarazem ile pół punktu jeszcze, to będzie wysoka nota, dobra nota, którą będzie za chwilę atakował Kofler. Amann już tak, tu gratulacje dla tego spokojnego Fina, Hannu Lepisto od Łukasza Kruczka, jest medal, 6. medal Mistrzostw Świata. 10. medal w karierze, są 4 medale olimpijskie, 3 srebrne, brązowy, 4 złote na Mistrzostwach Świata, 1 srebro i teraz przed nami jeszcze przecież jest słynna duża skocznia w Holmenkollen. Teraz przypomnienie pierwszej trójki, Morgenstern, Kofler, Adam Małysz. Tak dzisiaj wyglądali najlepsi. Na miejscu 6. jest Kamil Stoch. Ja oddaję na chwilę głos do studia, później wrócimy na dekorację.